100 spotkań. Oto skład Kamerunu w bramce. Guy Ndi-Assombe, numer 2 to Benoît Assou-Ekotto, numer 5 Sébastien Basson, numer 3 Nicolas Nkoulou, numer 8 Augustin Bignan, numer 14 Aurélien Chedjou, numer 11 Jean Macoun II, numer 6 Henri Petitmont, numer 7 Marcel Dzięk, numer 13 Eric Choupo-Moting i numer 9 Samuel Eto'o. 4-4-2, tak zdaje się, że zagrają Kameruńczycy, sprawdzimy to za moment, na Mundialu grali 4-3-3. Tak, jest to na pewno niewiadoma w jakim stawieniu. Tutaj prezentujemy Samuela Eto'o jako napastnika, ale być może ten zawodnik również będzie grał z boku. Tak grywał czasami na poprzednich swoich spotkaniach. 46 lat, Jackson Go. Proszę się nie dziwić, że Kameruńczycy nie mają pierwszego trenera takiego oficjalnego. Już w ostatnich latach dwa razy było tak, że przez kilka miesięcy brakowało im głównego selekcjonera. Sędzią głównym tego meczu Toni Asuma z Finlandii, asystenci Jukka-Pekka Koskela i Teiho Kotiurmi, sędzią technicznym Dawid Piasecki z Polski, Michał Żewłakow i Samuel Eto'o jeszcze przyjaźni, jeszcze uśmiechnięci, a za moment już przeciwko sobie na boisku. Oto skład Polski. Nie jest tajemnicą, podawaliśmy go już dzisiaj Państwu. Łukasz Fabiański w bramce. Dalej z numerem 14 Michał Żewłakow, 13 Kamil Glik, 4 Maciej Sadlok, 5 Dariusz Dudka, 8 Rafał Murawski, 3 Grzegorz Wojtkowiak, numer 9 Robert Lewandowski, 10 Ludowik Obraniak, 11 Paweł Brożek i 16 Jakub Błaszczykowski. Tak zagra dzisiaj Polska. Ustawienie taka choinka. Skoro jest choinka, to mamy nadzieję, że będzie prezent, czyli dobry mecz Polaków. Jest to choinka, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na dwóch środkowych pomocników. Zarówno Dudka i Murawski będą pełnić rolę bardziej... Sprawia nam dużo kłopotu. Pół godziny gry już nie mam za nami w Szczecinie. I Szczecu 1-0 dla drużyny z Afryki. Samuel Eto'o po raz czwarty w karierze zdobywa bramkę przeciwko reprezentacji z Europy. Jest nią drużyna biało-czerwonych. Po tym rzucie rożnym tracimy gola. Będzie za moment okazja do tego, aby zanalizować, w jaki sposób w meczach Polski i Kamerunu po raz pierwszy w historii jest zdobyta bramka, nie po skrymione lwy na prowadzeniu. Zastępiony Franciszek Smuda, zobaczmy. Dzięk, Szedziu, bardzo mądrze. No i tutaj Eto'o. Blisko niego Kamil Glik, ale nie dał rady. Takich sytuacji snajper Interu niezwykle marnować. Dobre podanie do Brożka. Paweł Brożek, prawa noga. Paweł Brożek, wypychany za pole karne. Murawski potrafi strzelić z dystansu. Murawski, poprzeczka, fantastycznie kopnięta piłka przez zawodnika Rubina Kazan. Świetnie rozegrana akcja, utrzymanie się przy piłce właśnie i podanie do Rafała, który przyjął i po tym przyjęciu przyłożył bardzo. Szkoda, że zabrakło kilku centymetrów. No jeśli odpowiadać Kamerańczykom, to właśnie w taki sposób. Błaszczykowski może za chwilę wyrównamy. Lewandowski, gol! Nie! Ach, jak niewiele brakowało, tylko rzut rożny. Ale brawo dla Polaków. Natychmiast stworzyliśmy dwa razy sytuację podbramkową. No i niewiele brakowało, aby Guy Ndi-Assombe wyjął piłkę z siatki. Zobaczmy, oto strzał Rafała Murawskiego. Bomba wylądowała na poprzeczce kameruńskiej bramki. No a tu podanie Błaszczykowskiego. Był z dobrej strony Robert Lewandowski, blokował go Nicolas Nkoulou. No i teraz dośrodkowanie Żewłakow. Za Łukasza Fabiańskiego Przemysław Tytoń, tak jak zapowiadał nasz selekcjoner przed meczem. A poza tym numer 6 Maciej Rybus za Pawła Brożka. Uwaga, Dzięk, Tytoń, pierwsza interwencja. No i Marcin Kowalczyk już musi nas ratować w pierwszych sekundach po zmianie stron. Mówił Dariusz Dudka w wywiadzie po pierwszej części spotkania, że no zobaczymy, co nam trener powie. Mamy nadzieję, że Franciszek Smuda znalazł jakąś receptę na to, abyśmy po przerwie zdobyli pierwszą bramkę przeciwko afrykańskiemu rywalowi od 1980 roku. Na razie mamy pierwszego gola w rywalizacji Polski i Kamerunu w historii. Kamerun zaś bez zmian, jeśli chodzi o drużynę, którą dzisiaj wybrał Jacques Songo. Robert Lewandowski, Assou-Ekotto, Lewandowski, dobrze wygrał ten pojedynek, Lewandowski, Błaszczykowski, koledzy z Dortmundu, teraz do Kowalczyka zagrał Błaszczykowski, Kowalczyk, ładnie Błaszczykowski, ale Assou-Ekotto jest szybszy, Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski, będzie gol, nie! Ależ teraz niewiele brakowało.
A pokonałby Gindia Sempe Marcin Kowalczyk. Szkoda tej akcji. Bardzo dobre zagranie Kuby Błaszczykowskiego. W zasadzie no, zawodnik tej klasy, chcący grać w reprezentacji na wysokim poziomie, musi przynajmniej trafić bramkę. Ale fantastycznie Błaszczykowski ograł Benoit Assouekoto. No i Benoit Assouekoto może zapamiętać Błaszczykowskiego. Świetnie to zrobił na... Nie ruszą w Realu Madryt. Błyszczą w Majorce, potem w Barcelonie. No i teraz jest asem Interu. Uwaga, Szydżu. Szydżu, to już nasze pole karne. Samuel Eto'o, 16 metr, ależ bramka. No i to jest właśnie cała klasa Samuela Eto'o. Zwycięzca Ligi Mistrzów zdobywa gola numer 49, tak dokładnie licząc, dla swojej reprezentacji. 0-2 Polska-Kamerun. Tego błędu polskiej drużynie już piłkarze z Afryki nie wybaczyli. Tak, z dużą łatwością. Tu widzimy ostatni fragment tej akcji. Świetny balans ciałem, świetne odprowadzenie piłki. Piękny na prawą strzał. Nogę. Taka nawracająca piłka, bardzo trudna dla bramkarza. Proszę, wszystko przesuwa się w lewą stronę. Bramkarz dostaje piłkę na prawą stronę. Boczna siatka, myślę, że tutaj naprawdę... Na Tytoń byłby szans. Trudno szukać jakiegoś błędu Przemka Tytonia. On się zatrzyma w tym momencie, widzimy, już stoi. Próbował jeszcze sięgnąć. Myślę, gdyby piłka leciała bardziej w świat. Kameruńczyków przez moment teraz już wychodzą z własnej strefy obronnej. Obraniak, Błaszczykowski czekał, bo był na spalonym. Obraniak przy linii końcowej. Obraniak. Obraniak, okazja! Mierzejewski. Obok jednak bramki Gindia Sempe. Bardzo dobra akcja Obraniaka. Pociągnięcie piłki pod linię końcową i właśnie widzimy tutaj zagranie. Oczywiście. Teraz Mierzejewski, może okazję dla biało-czerwonych. Lewandowski, pole karne, Lewandowski, sam będzie go Lewandowski, ale obroni to Gindia Sempe, ale też Robert Lewandowski strzelił w taki sposób, że popisał się dobrą interwencją bramkarz na aut. Andrzej, zobaczmy, tu Mierzejewski, znakomite podanie. Świetne podanie, wyjście jeden na jeden Roberta, tutaj szukał dłuższego rogu. Lewandowski piłkarzem, który jako ostatni pokonał bramkarza rywali w meczu z Bułgarią. No i teraz powinien skończyć tę naszą długą serię bez gola. Nie ma dwóch zdań. Mierzejewski. Wymagamy od napastnika tej klasy, a chcemy widzieć w Robercie Lewandowskim piłkarza, który za dwa lata podczas Euro 2012 może być jednym z objawień turnieju. Tego, aby w takich sytuacjach posyłał piłkę do siatki. Tak, ale Robert Lewandowski... Trudno od niego wymagać, kiedy on się znajdzie dwa razy, trzy razy w ciągu meczu, żeby od razu miał stuprocentową skuteczność. To, co wspominaliśmy, brakowało takich piłek, brakowało tych podań do Roberta, żeby właśnie takie sytuacje sobie wypracowywał. No ale co zrobić, jeżeli my mamy te dwie, trzy sytuacje? Uwaga! 0-3, drodzy Państwo! Hossam Aboubakar. Możemy podsumować krótko. Stare przysłowie piłkarskie brzmi, niewykorzystane sytuacje się mszą. Mówisz, Andrzej, że nie możemy wymagać od Lewandowskiego wykorzystywania takich sytuacji. Możemy wymagać, bo byłoby 1-2, a tak mamy znów małą katastrofę. 0-3 to jest wynik, który natychmiast powoduje, że polscy kibice zaczynają wychodzić ze stadionu. Ograny klik z taką łatwością, że aż wstyd. Tak, ja tutaj nie chciałbym usprawiedliwiać Roberta, że on ma prawo nie wykorzystywać takich sytuacji, ale... No, Kamil Glik, jak można jego usprawiedliwić? Bardzo, bardzo łatwo. Vincent Aboubakar upora.